obchodziliśmy święto Niebowstąpienia Pańskiego, teraz niedzielę w oktawie Niebowstąpienia Pańskiego. I ta niedziela ma teksty, które przygotowują apostołów na ciężki los, jaki spotka ich jako wyznawców naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Niebowstąpienie, jako taki wielki zewnętrzny oznak triumfu Chrystusa, Jego triumfu nad śmiercią, nad grzechem, nad światem, był między innymi potrzebny, żeby apostołowie zobaczyli moc Chrystusa, żeby ta wiara w Chrystusa, w Jego wielkość, w Jego zbawczą moc, w Jego potęgę i chwałę, w Jego panowanie nad naturą, w Jego panowanie nad śmiercią, żeby to umocniło uczniów w czasach, gdy nie będą mieli tego zewnętrznego widoku potęgi i chwały Chrystusa. Po to Pan Bóg daje te wielkie znaki, jak zmartwychwstanie, jak w niebowstąpienie, również jak cuda, ażeby uwiarygodnić swoją misję. Gdyby tych wydarzeń nie było, gdyby nie były one tak spektakularne i dla wszystkich widoczne, to wtedy wiele osób nie nawróciłoby się. Dlatego Bóg często używa cudów, często używa takich znaków, ażeby ukazać wiarygodność swoich posłańców, ażeby jak najwięcej osób widziało dzięki tym środkom wiarygodność Ewangelii i żeby Ewangelia mogła być propagowana tym intensywniej, tym mocniej, tym skuteczniej. Jest to coś, co pewien teolog nazwał świętą sensacją, ponieważ natura ludzka jest tak zbudowana, że potrzebuje takich poruszeń z zewnątrz, takiej niezwykłości, która umocni go w przekonaniu o prawdziwości Ewangelii. Dlatego właśnie cuda, dlatego zmartwychwstanie, niebowstąpienie, dlatego też między innymi wszystkie te cudowne rzeczy, które towarzyszyły Kościołowi od samego początku i które będą towarzyszyć aż po sam kres jego istnienia. Tymczasem Chrystus z jednej strony umacniając apostołów poprzez pokazywanie im swojej potęgi, przygotowuje ich nawet też na przykry, trudny i bolesny los, jaki ich spotka. Dla apostołów, jako dla Żydów, wyrzucenie zbóżnicy było czymś najgorszym z możliwych rzeczy. To było coś jeszcze poniekąd gorszego niż to, z czym mamy obecnie my do czynienia, albowiem dla Żydów synagoga burznica była czymś, wokół kręciło się całe, toczyło się całe życie narodowe, nie tylko religijne, ale narodowe, całego ludu żydowskiego. Bycie wyrzuconym z burznicy to tak, jakby zostać trendowatym, jakby zostać przekrętym, jakby zostać kimś najgorszym z możliwych osób. I dlatego dla apostołów było to bardzo trudne i potrzebowali tego szczególnego umocnienia poprzez dary Ducha Świętego i potrzebowali tego umocnienia poprzez ostrzeżenie ze strony Chrystusa. To wam powiedziałam, abyście się nie gorszyli. To zgorszenie było, można powiedzieć, ten wielki wstyd. Ta wielka próba była czymś, co dla apostołów było naprawdę, naprawdę trudne i dlatego musieli oni być szczególnie mocnie przygotowani tak na zewnątrz, jak i wewnętrznie poprzez działanie łaski, poprzez działanie Ducha Świętego. Ten czas, który przyszedł dla apostołów, był czasem, w którym musieli porzucić zewnętrzne budynki, do których zawsze chodzili, do których zawsze składali ofiary, które przecież były przez Boga dopuszczone, przez Boga zaplanowane, które były jednak prawdziwym, choć niedoskonałym kultem, który był cieniem prawdziwego kultu. I oto apostołowie musieli się przyzwyczaić do tego, że nie będą mieli tego zewnętrznego wsparcia, jakim są te wspaniałe gmachy, jakim jest wspaniały budynek świątyni, jakim są wszystkie te więzi rodzinne i społeczne, w których apostołowie wzrastali. Oto mieli być od tej pory tułaczami, którzy po kręgu ziemskim głoszą w porę nie w porę Ewangelię Chrystusa, którzy będą przepędzani kamieniami i wyzwiskami z jednego miejsca na drugie, którzy
wszyscy prócz świętego Jana poniosą śmierć dla imienia Chrystusowego. I żaden z tych apostołów się nie cofnął, żaden apostoł się nie złamał i żaden nie wyparł się Chrystusa, żaden z nich umocniony Duchem Świętym i zobaczywszy na wielkie cuda zmartwychwstania, w niebo wstąpienia, zesłanie Ducha Świętego i wiele innych pomniejszych cudów, jakie Bóg przez ich ręce czynił na naturze, żaden nie zwątpił i wytrwał aż do końca. I dlatego są oni wszyscy prawdziwie zwycięzcami, bo pozwolili się Bogu użyć jako narzędzie łaski, jako narzędzie zbawienia. Pozwolili, ażeby Bóg przerobił ich takie marne, skończone natury, charaktery, żeby wypalił ich grzech i nauczył ich prawdziwej świętości, nauczył ich wzrastania w prawdziwej świętości dzięki darom Ducha Świętego, dzięki łasce sakramentalnej poprzez kontemplację Ewangelii Chrystusa i samego naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus zapowiada również, że ci, którzy będą wyrzucali apostołów z zbóżnic, czynią tak, ponieważ nie znają Ojca ani mnie. I tak było w czasie Chrystusa, kiedy to Żydzi stracili wiarę łącznie z, przede wszystkim z kastą kapłańską, ze stanem kapłańskim, gdzie szerzyła się niewiara w duszę człowieka w zmartwychwstanie, w życie wieczne. Tak było również z faryzeuszami, którzy mieli jakąś tam wiarę, ale ta wiara była, nie była wiarą Bożą, była wiarą czysto rytualną i wiarą, która zbytnią uwagę przywiązywała do rzeczy zewnętrznych, zresztą źle zrozumianych przepisów Starego Testamentu. Apostołowie natomiast mieli wiarę. Tę wiarę dał im Chrystus. Tę wiarę spowodowało u nich zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie. I wreszcie udoskonalił tę wiarę w nich Duch Święty poprzez wszystkie te dary, które pozwoliły Kościołowi rozprzestrzenić się pod sam okręgu ziemskim, który to Duch Święty dawał apostołom wszelkie słowo, którymi mogli nawracać tysiące i wiele tysięcy ludzi. Ten los apostołów jest na pozór zatem smutny, bo w ostateczności trudne żywoty zakończyły się w niebie, triumfem razem z Chrystusem. Tak jak Chrystus po wniebowstąpieniu zatriumfował i króluje w niebie, tak również apostołowie razem z Chrystusem, razem z Najświętszą Maryją Panną. I módlmy się o to, żebyśmy mieli tego ducha prawdziwej wiary, byśmy nie przestraszyli się tego, co świat nam może uczynić, co mogą nam uczynić źli ludzie, co nie bójmy się tego cierpienia, które może zadać świat, które jest tylko chwilowe i trwa tylko chwilę, a gdy je przeżyjemy, to będziemy mogli razem z Chrystusem triumfować w wiecznej chwale. Nie wiem. W imię Ojca i Syna Ducha Świętego. Niech będzie pokonany Jezus. Niech pokonany serce Maryi.